O, witam. PW7011, inaczej Continental Edition, czyli na zachodni rynek. I to jest, jak się to nazywało? PA9206. A w Polsce schemat odpowiednik PW7011 i nie mogłem się powstrzymać, muszę to nagrać. Sprzęt po naprawie, po serwisie, z kupą, że tak powiem, starych, ale z tego co tu widzę, to nie tylko starych części, bo są i nowe. Który serwis tak oddaje, powiedzcie, bo nie wiem. I teraz tak, witam serdecznie. Wzmacniacz odebrany od fachowców jest jeszcze w gorszym stanie niż myślałem. Chodzi o to, że nawet go nie włączałem, bo z góry wiem, że jest niesprawny. W momencie, kiedy go odebrałem, było mówione, że po spaleniu i wytworzeniu sporej ilości dymu. Ja nie rozumiem serwisu, no jeśli serwis oddaje w takim stanie, o, w rozsypce wzmacniacz, to chyba coś o tym serwisie świadczy, no. A poza tym polska konstrukcja, Boże, przecież to jest bardzo łatwe, no, w naprawie. Zobaczcie, wzmacniacz jest w idealnym stanie, tylko tutaj były przyklejone te torebki, trzeba to poodrywać, ale jest, no, piękny stan. Nie ma tutaj żadnych rys nawet od góry, nawet było widać, że tutaj może kiedyś coś na nim stało, może nie. Schemat wygląda w ten sposób, tego wzmacniacza. Tu już mam na monitorku. Jezu, normalnie uwielbiam po fachowcach, naprawdę. Nie ma nic prostszego, nie? No dobra, bierzemy się do rozkręcania i do dzieła, że tak powiem. No zobaczymy, co tu z tego wyjdzie. Tyle części wymienili i dalej nie działa. No i tak, po rozkręceniu, po przejrzeniu, jest troszeczkę, że tak powiem, no, wygląda jak WS, nie? 304S, bardzo, bardzo, bardzo podobny. Z tego, co się dopatrzyłem, potencjometry były wstawione tak, że obudową dotykało się do potencjometra. No i to też robiło zwarcie, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że tak, że w schemacie mamy jak byk. Tu, w tym miejscu, zaraz wam pokażę końcówkę mocy. Mamy BC416, a zostały zastosowane całkowicie inne tranzystory na wejściu. Tutaj też tak samo mamy BD140, 139, a w schemacie, a tutaj mamy jakiś BF, zaraz wam powiem, BF418. No dobra, no nic, ja na to nie poradzę. Kolejny taki mały problem. Zobaczcie, jak są zamontowane kondensatory elektrolityczne. Wszystko luźne. Kondensatory zostały zmienione, ale o diodach, tych starych diodach, które tutaj w tym wzmacniaczu akurat są tylko jednoamperowe, nikt nie pomyślał, że one chodzą na 180 albo 200%. Przyczyną tego dymu, który tu klient mi napisał, to były rezystory tu i tak samo i drugi kanał. O, tu jest przypalenie. Jeden i drugi kanał. No, trzeba będzie po kolei wszystko przeglądać i doprowadzać to do stanu pierwotnego, bo to tak się nie da. Po prostu nawet na tych tranzystorach się nie da. Zobaczcie, stare BF-y powylutowywane. BC, a wstawione, no, nowoczesne, nie?
ktoś chciał dobrze, nawet za dobrze chciał. Przyczyna spalenia tych rezystorów mogła być prosta. Zobaczcie, przewody od emitera akurat tranzystora w jednym kanale. Luźne. Tutaj, nie wiem czy to widać, czy makro nie trzeba włączać. Tu o, przykopcona dioda od zasilacza. No trzeba na nowo ten zasilacz przeglądać. I przede wszystkim pamiętajmy, że kiedyś robione te sprzęty były na 220 V. Niby teraz jest tylko 240, 20 V jest różnicy, ale to już jest dużo. Jak na te, jak akurat na wzmacniacz tego typu, tego PA, albo WS, albo jaki tutaj mamy PW, nie? PW jest bardzo dużo. Te 20 V na zasilaniu potrafi palić nam końcówki mocy. One były tak wyżyłowane, zobaczcie, na schemacie mamy BDP 285. One były tak wyżyłowane, te tranzystory. Tutaj już ktoś wstawiał BD911 i BD912. Dobra zamiana, dobry pomysł. Bardzo podobne parametry, troszeczkę mocniejsze tranzystory niż te BDP. Ale... ale jest na tej zasadzie, że po prostu te 200, zamiast 34 na stronę, po prostu tutaj mamy mieć zasilanie 34 V. Na schemacie mamy te 34 V, już pokazuję. 2 razy 4700 mikro, 40 V kondensator, a 34 V, o, mamy tu zasilanie końcówki plus 34 V i minus 34 V, czyli razem 68 V. To jest cholernie dużo na te tranzystory. A przy 240 V zasilania automatycznie te napięcie skacze do 41 V. Czyli 80 V idzie na kanał. No niestety, pamiętajmy, że się zmieniły nam napięcie z 220, z tego co tu widać. Macie 220 V, 50 Hz jest na wtyczce. Tu zmieniamy prąd zmienny. Po filtracji automatycznie nam to skacze do góry. A tym bardziej, jak zostały wstawione nowe kondensatory, które nie wiem, nawet nie wiem czy one były pomierzone, bo chińskie jakieś, widzę. Legwer, tu jakiś każdy pies z innej budy. Tu inny, tutaj podwójnie. Dobra, nie ma o czym dyskutować, tylko trzeba tak wypinać te tranzystory spalone. Wybierać te kondensatory, bo one na pewno w ten sposób nie będą tutaj zamontowane, tylko będą normalnie leżały. Bo to jest pierwsze przenoszenie i mamy gdzieś zimne luty zaraz i zanim dojedzie w przesyłce do klienta, do odbiorcy, to może być już spalony. Znaczy jeszcze nie spalony, tylko przy podłączeniu pierwszy może się spalić. No i te moduły, ja zęby na nich kiedyś zjadłem, pamiętam. One są tak topornie robione, bo to jest wersja uniwersalna płytki, jak widać, o, połowy nie ma elementów. I czasami potrafi tutaj nie łączyć. No ale wersja modułowa, no, to już jest dobrze, że to można rozebrać ładnie i później to włożyć i podtestować, nie? Przez żarówki. Dobra, ja się biorę do roboty. Jak zrobię zasilanie, to wam pokażę, jakie jest napięcie przed zrobieniem i jakie będzie po. No albo w dalszym ciągu po prostu. Albo naprawiam, robię ten wzmacniacz, albo nagrywam film, no bo to jest na tej zasadzie. Dwoma na raz nie wiem, nie mam podzielonej tak uwagi, także jeśli się czymś zajmuję, to się zajmuję tym do końca i działam. No dobra, tak, rozpiłem końcówki, odpalmy. Byłem po nowe kondensatory, jak widać, chociaż nie wiem, czy na pewno będzie sens wymiany, bo tutaj są wstawione nierówne pojemności. I teraz tak, odpalmy go i zmierzmy, jakie są napięcia z zasilacza. Tu mam masę podpiętą. Włączaj. Dobra, jest włączony. Końcówki są rozpięte, moduły są wyjęte, także nic nie powinno dymić. I teraz tak, lewy kanał
plus 34,4 i a minus 35,2, czyli mamy prawie 1 volta różnicy. Czyli już widać, że kondensatory są do wymiany. Ktoś tutaj tak zrobił, że na plusowe napięcie wstawił 2200, a tutaj dwa razy po 2200, czyli 4700. Wymienimy wszystkie na równe kondensatory, a zobaczmy jeszcze drugi kanał. 35,5 a minus 35. No to drugi już jest lepiej. Czyli kondensatory są wyrąbane te, bo powinien być większy skok. 35,4 a minus 35,2. Dobra, podstawmy te kondensatory i jeszcze zblokuję je o 10-kiloohmowym rezystorem, żeby wyeliminować właśnie ten uderzenie prądu w kondensatory. Na schemacie mamy 2 po 2 razy 4700. To tutaj, o, tu. 2 4700, a tu mamy z jednej strony 2200, z drugiej strony 4400, czyli ani to nie pasuje. Będziemy odnawiać to po prostu. Dobra, robimy wymiankę kondensatorów i sprawdzimy napięcia teraz zmienne zaraz na trafie, czy wychodzą takie, jakie chcemy, bo no 240 V w sieci mamy, a nie 220. No dobra, kondensatorki wymieniłem na takie, jakie mają być, 4700 mikro na 50 V, tak jak jest na schemacie. I teraz zróbmy pomiar na voltomierz. Włączmy go tylko. Momencik, jest włączona. I teraz tak, minusowe napięcie 37 podskoczyło. Drugi kanał 37, jest to samo. Plusowe napięcie 34,2 i 34,5. Czyli musimy zredukować mu napięcie. A zredukujemy tym, że wstawimy diody, wymienimy diody mostki prostownicze, diody na mostki prostownicze o spadku 1,1 V na każdej diodzie, czyli powinno nam o 3 V spaść. No zobaczymy, może się wyrówna mi to napięcie, bo prawdopodobnie jeszcze któraś tutaj dioda jest zużyta, no nie to, że przebita na amen, tylko po prostu puszcza wyższe. Jeden mostek musi puszczać wyższe, no. Prąd zmienny jest ten sam, także zaraz zresztą pomierzymy, jak wychodzi z transformatora. Minus zostaje, prąd zmienny. No i zobaczymy, co tu pokaże. 25,5, jedna połówka. Co tu mamy? 20, tu nic nie mamy. Druga połówka 25,5, idzie równiutko z transformatora. Jedna połówka 25,5, druga połówka 25,5. Jedna i druga. Czyli tkwi problem jeszcze w mostkach prostowniczych. No ok, wymieniłem. Jak widać, wstawione są mostki prostownicze. Pomiar napięcia już jest ok. 34,5. O pół volta jest za dużo. I tu 34,8. Nie jest jeszcze, nie ma tragedii. Lepiej nie będzie, nie? Ale tu się wpatrzyłem, czekajcie, na to może przełączę, się wpatrzyłem, że na stabilizatorze 15 V, ok, jest pomiar, tu mamy 0, nie? I musimy wybadać teraz tak, według schematu, tu
ten stabilizatorek nam zasila te wszystkie układy przedwzmacniaczy. Obawiam się, że to może być sieknięte coś jeszcze w przedwzmacniaczach. To jest to. Ten rezystor, tranzystor i ta dioda Zenera C16V, tam będzie 15 coś volta, nie? No i co? I on tutaj od emitera się rozgałęzia i zapierdziela do przedwzmacniaczy. I idzie jeden tu, 14,6 V jak widać na tej po 220 ohmach, czyli 15 tam z kawałkiem powinniśmy mieć na przedwzmacniaczu, a nie mamy nic. A skąd to jest wzięte? Tutaj. A wzięte jest z kolektora z plus 34 V z lewego kanału. A czemu z lewego kanału, a nie z prawego? Czy to jest razem połączone? Tego co tu idę. Nie, oddzielnie dwa zasilacze po prostu, bo nie przepłacali za diody, że tak powiem, za czasów PRL-u, żeby nie zamawiać z zagranicy mocniejszych diod, to wstawiali 1-amperowe diody tutaj i dlatego są dwa wzmacniacze oddzielnie zrobione. No, była później wymówka, ale to niechcący im to wyszło, że po prostu nie mieli tych diod, dlatego zrobili dwa mostki prostownicze na dwa oddzielne kanały, że to jest większa separacja po prostu przedźwięku między lewym a prawym kanałem, a prawym a lewym, nie? Że dwa niezależne są zasilacze do wzmacniaczy, do dwóch końcówek mocy, ale one jak widać i tak się sumują w jeden transformator, nie? No ale zawsze to po prostu było takie dopowiedzenie, jakby to powiedzieć, no to było na tej zasadzie. Robiono z tego co było, nikt tego nie po prostu to miało grać, miało być zrobione z tego co jest. No i musimy tutaj się przyczaić, co jest, czy ten rezystor walnięty, czy tranzystor, czy może dioda Zenera, nie? Jest uwalona. Zaraz będziemy sprawdzać. Tutaj to jest, o tu w tym miejscu. To jest tranzystor właśnie ten T301, tak? 301. Zresztą tutaj jest napisane. A tu to jest dioda Zenera, o to, ten metalowa. I tu mamy ten rezystorek, który doprowadza nam 22 ohmy do bazy tranzystorka tego. Dobra, przebadam. Przebadam i będzie ok. Zasilacz powstaje pomału. Później regeneracja tych bloków wzmacniaczy mocy, tych modułów, bo posieczka jest. No. Tutaj 470 do regulacji prądu spoczynkowego będą takie potencjometry wstawione. Tego typu. Nie wiem kto tutaj to robił, ale w ten sposób zamontował potencjometr, który dotykał obudowy. Szał. I tak dobrze, że te diody wytrzymały. I to dwie nie wytrzymały. Na 8 diod prostowniczych dwie były upalone. A bezpieczniki nie. Bezpieczniki sprawne. Standardowo, no. Dobra, pozdrawiam. Za chwileczkę wracam. Jak już wymodzę ten zasilacz do końca. I będę miał wszystkie dobre. Takie, jakie powinny być napięcia wedle schematu. A potem będziemy podłączać pomału wzmacniacz. No słuchajcie, jest tak, porównując te dwa moduły, jeden do drugiego, to w tym module, w tym, tu, kondensator 100 nano blokował bazę T112, a w oryginale według schematu T112 ma 150 pico. O taka, tutaj jest 150 pico, a tutaj była pomyłka, no kurde, ktoś to przerabiał i kondensator 100 nano zamiast w szeregu z tym dużym rezystorem, tak jak jest na tym module, to było zrobione, były pomyłki, kurcze, jeszcze tego brakuje, że są pomyłki, a to jest, wiecie, że te płytki są do różnych modeli, tylko się różnią właśnie wykonaniem.
wzmacniacza, a płytka jest, zobaczcie, tu połowy elementów nie ma, tak jak mówiłem, bo to jest akurat do innej wersji. No i na tej płytce jest wszystko w porządku, a na tej były przeróbki jakieś. No tutaj jeszcze brakuje jednego rezystora, 56 ohmów, tutaj jest dwie setki dane, to 50 ohmów, a nie 56 ohmów. Kurczę, toż to trzeba przesypywać praktycznie. Ktoś to przesypywał i pomyłek narobił. Ja pierdziel, dobra, zobaczymy co tu będzie. Już tutaj jest kondensatorek jeden, bo widziałem lutownico przyjarany. O, tutaj jest, mam pędzel w tym. Wyluta. Wymieniam, jeśli w jednym i w drugim od razu wymieniam i dlatego się wpatrzyłem w te pomyłki, kurde, śmieszne. No dobra, zobaczymy co tu dalej z tego będzie, nie? Uporałem się z tymi modułami, no zobaczymy co tu dalej teraz będzie, bo pierwszy raz około ustawiłem 160 ohmów na tych potencjometrach, od, na tych PR-kach od regulacji prądu spoczynkowego, ale teraz kwestia właśnie, będziemy zaraz szukać i dobierać tranzystorów, bo są znowu dwa spalone, jeden kanał, o dziwo, jeszcze nie jest spalony. Puścimy to potem przez żarówki, zasilanie, i będziemy ustawiać po prostu na napięciu puszczonym przez żarówkę. Jeśli będzie zwarcie, będzie szedł prąd za wysoki spoczynkowy, to tranzystor wytrzyma, a żarówka się zapali, nie? Na tej zasadzie po prostu zamiast bezpieczników podstawiamy potem żarówki. Ale dobra, mało ważne, ja muszę znaleźć tak tranzystory moje. Gdzieś tutaj miałem tych BD, jeszcze BD. Tu one chyba będą. O tu. Tak jest. PNP, to są 912, a tutaj są 911. Będziemy szukać i dobierać parki zaraz. No, sparowałem jedną parkę i drugą parkę tych tranzystorków i będziemy zaraz podstawiać i będziemy próbować, no, odpalić sprzęta. No i chodzi, nareszcie chodzi. Dobrane są tranzystory, płytki przesypane, w jednej był błąd całkowicie, jedna strona była, no, nie tak polutowana i no co, wina była też w zasilaczu. Ja tutaj wstawiłem LM-a 15 V. Trzeba by było, znaczy ja tu jeszcze radiator zaraz dorobię, nie? Bo to jest zasilanie stabilizowane, ten stabilizator też był wypalony i w ogóle nie działał w tej kombinacji, której był tu zrobiony. Zamiast ktoś podstawił, zamiast tranzystora NPN, podstawił PNP i poprzycinał ścieżki od spodu tak, żeby po prostu w oryginale jest NPN, a on to zrobił w ten sposób, że ten tranzystor zwierał do masy, dlatego obniżał prąd, czyli no w sumie też dobrze, ale lepiej, żeby tu właśnie wrócić do oryginału, nie? Żeby tam było napięcie plus zaraz wam powiem, plus 14 chyba 7 V, a nie plus 34 V, tylko do masy zwierane, nie? O właśnie, to jest właśnie ten stabilizatorek, o to. To, o to tutaj. O to tu, w tym miejscu. To jest ten tranzystor i tu w oryginale ma jest NPN. Czemu był wstawiony PNP? Nie wiem. Gra. I z tego co zauważyłem, ma bardzo cholernie zbyt dużo basu. Bez konturu to potrafi spać. Z papierem robię. Jest masakra, że tak powiem, jest tak, nie wiem, może to tak ma grać, takie przebarwione te, no w sumie to można wyciszyć ten bas, nie?
obawiam się o tranzystory. Prąd spoczynkowy ustawiłem na 16 mA. No, muszę teraz nim trochę potłuc, a jak nie, to podłączyć zaraz ten obciążenie sztuczne i mu dowalić czadu, żeby go nagrzać. I wtedy dopiero zobaczyć, czy reagują, nie? Bo tranzystory są strasznie daleko te od prądu spoczynkowego, od radiatorów. W sumie to te radiatory są zimne, no. Udało mi się jeszcze tutaj przelutować odczepy, bo jest 33 V i 27 na jedną stronę i 23,5 V. To przelutowałem, zmniejszyłem mu napięcie, bo po prostu paliło, no. Gra. Będziemy zaraz składać. Tutaj wkleiłem, podkleiłem te tulejeczki na nowo. O te. I tu dwie. Gra. Strasznie łupi. Zobaczymy, jeszcze kontur wciśniemy. A nie, on był włączony. Teraz idzie bez konturu, wszystko na maksa, nie? Dobra, niech se łupi. Niech się nagrzeje. Jeszcze sprawdzimy prąd, jak się nagrzeje. Spoczynkowy. Ja pozdrawiam i pewnie za chwilę efekt końcowy, jak już będzie poskładany, nie? No trochę tutaj przysłali spalonych tranzystorów. I nie powiem, osobiście dwie sztuki sam uwaliłem. Ale to swoich. No i dobra. Wszystko poszło. No i dobra, wzmacniaczek jest poskręcany. Już wkrótce. Patrzcie, jak on tu chodzi. Jeśli chcemy przetrwać, musimy się przygotować. Akurat sobie tam coś leci w komputerze. Musimy odnaleźć planetoidy zmierzające w stronę Ziemi i powstrzymać jeden je. Jeden kanał, tamten. Nie jest to łatwe, ale możliwe. Drugi kanał tutaj. Jesteśmy w lepszej sytuacji od dinozaurów. Mamy teleskopy. Możemy przewidzieć uderzenie. Dwie godziny go teraz męczyłem, tak... Na takiej głośności gdzieś. Planetoidy są mniejsze od gwiazd i planet. Tak, żeby trudno je wypatrzeć. Ostatnia mrugała, nie? Żeby nie było tak, że się palą już na maksa wszystkie, tylko męczyłem go, żeby sprawdzić go, wygrzać. No i wygrzany i prąd delikatnie się zwiększył, czyli z 16 na 18 mA. Także ustabilizowuje bez żadnego problemu. Tych wahań praktycznie nie ma. No ale wymienione też te właśnie te potencjometry wszystkie na płytkach te do tego, do prądu, bo stary potencjometr jak był tutaj zamontowany, to dotykał tej blachy od spodu. Normalnie masakra, nie wiem, jeśli rozpoznaje serwisant, który go wcześniej robił, no to dużo pracy nie było trzeba włożyć, żeby on teraz grał tak jak gra i żeby się nie palił dla klienta. Wystarczyło przełożyć odczepy o 4,5 V, jest możliwość regulacji odczepów na transformatorze. Po prostu kiedyś transformator w sieci było 220, a nie 240 V. Ale była możliwość tych odczepów przekładania o 3 V. O 3,5 V każdy ze stron, nie? No i przede wszystkim co? Wymienić te diody nieszczęsne, 1-amperowe, na mostki przynajmniej z 4 A. Ja tu wstawiłem mostki 4-amperowe. Wstawiłem wszystkie bezpieczniki, a nie kołki. Znaczy nie, tam w ogóle chyba brakowało bezpiecznika. Nie, jeden był tylko zawatowany drutem. A no i co? I tak, stabilizator do 15 V, który 15,4 V puszcza na przedwzmacniacze, na korektory. Konieczność było do wymiany i do przemyślenia ze schematem, jak to powinno wyglądać, że NPN tranzystor, a nie PNP. I tak, no. I teraz to ładnie pracuje. Wyznaczono trajektorię. Planetoida nie może trafić w Ziemię. Pozdrawiam, nie zapominajcie o tych łapkach w górę. Przede wszystkim mam, że tak powiem, podziękowanie dla
Ojejku, teraz musiałbym się zalogować, kurczę, no. Podziękowanie, bo zbieramy, nie wiem, czy wiecie, czy nie, to się przypominam, że zbieram, odkładam praktycznie kasę na oscyloskop Rigola. No i dajcie łapki w górę, żebym do końca roku jeszcze chociaż jedną wypłatę otrzymał z YouTube'a, tam te 300 zł, żeby się nazbierało, także dajcie te łapki. No i w sumie od jednej osoby, tylko właśnie nie odpisał, od pana chyba Krzysztofa, z tego co wiem, otrzymałem właśnie przekaz pocztowy. To także szczere podziękowania. No i być może już niedługo zobaczycie tutaj gdzieś na półce konkretny sprzęt do pomiarów. Także ja pozdrawiam. Dzięki za oglądanie i dzięki za łapki w górę i do usłyszenia w następnym filmie. A w następnym filmie co tu można wybrać z tych przesyłek? Kurczę. W następnym filmie będzie nadajnik CTE, włoskie CTE VL30 i do tego końcówka mocy 250 W w tym wyższym kartonie chyba jest. Jeszcze nie rozpakowywałem, także jutro 13 piątek, więc w sumie dzisiaj 13 piątek, bo to się ukaże ten film dopiero 13, nie? Pozdrawiam. No i niech się pan nie obawia, właściciel tego sprzętu. Przemysław, tak? Pan Przemysław, niech się nie obawia. Działa i mam nadzieję, że jeszcze podziała ładnych paręnaście lat. Chyba, że będziemy grali na dyskotekach nim, nie? No to wtedy konkretny wiatrak tu trzeba postawić. Dobra, dzięki, na razie.